Szanowni Państwo, serię poświęconą BGI chciałbym rozpocząć od tego, w jaki sposób ustawiamy Blendera w celu tworzenia gier. Więc jest to troszeczkę może zaskakujące, ale te ustawienia będzie trzeba powtarzać i ustawiać w trakcie pracy, zwłaszcza wtedy, kiedy zrobimy nową scenę. Aby Państwu pokazać, jak to wszystko zrobić, na początku zamknę Blendera i otworzę go jeszcze raz, ale przy pomocy terminala. Otóż, aby otworzyć Blendera przy pomocy terminala, przede wszystkim potrzebuję mieć terminal, czyli okienko, i muszę mieć system skonfigurowany w taki sposób, aby można było wpisać nazwę Blender i aby ten Blender tutaj się nam uruchomił. Więc jeżeli uruchomię Blendera w ten sposób, to możemy zobaczyć, że Blender elegancko rzeczywiście startuje. Muszę go teraz ustawić tylko w ten sposób, aby był odpowiedniej wielkości. Mam nadzieję, że widać całą jego powierzchnię. To jest kompilacja z dnia dzisiejszego. No i teraz, jeżeli już mamy Blendera uruchomionego w ten sposób, to mogę się przełączyć do tego terminala, z którego go uruchomiłem. Ten terminal jest tutaj. Jeżeli wcisnę Enter lub przewinę, to widzę, co Blender mi napisał po uruchomieniu. Otóż te informacje, które są tutaj, to są informacje, które będą nam potrzebne podczas tworzenia gier. W tym momencie widzę, że Blender przy uruchamianiu wczytał nowe preferencje z pliku home.config.blender.2.68.config.user.prefblend. Ten plik został wczytany. I wczytany został również, czy raczej znaleziony, wbudowany w Blendera Python. Widać przy okazji, na jakiejś ścieżce mam tego Blendera zainstalowanego. Jest to mój katalog bin, katalog Blender, a tam jest Blender z Gita i to jest kompilacja Blendera zainstalowana w katalogu build Linux. A potem to już jest normalna ścieżka do Pythona. A więc te informacje dostaję od Blendera, który wypisuje je wewnątrz tego okna, traktując to okno jako konsolę. W przypadku użytkowników Windowsa jest troszeczkę trudniej, ponieważ takiej konsoli zwykle oni mogą nie mieć, chyba że uruchamią to z tego śmiesznego programu CMD lub z PowerShella. Natomiast można uruchomić konsolę z Windowsa, znaczy pod Windowsem z okna Blendera, korzystając z tych menu tutaj. Nie wiem dokładnie, w którym to jest menu, ale trzeba sprawdzić menu Window na przykład. Tam powinno być coś takiego jak Show albo Display Console i w tym momencie powinien się dostać coś w rodzaju takiego okienka jak u mnie pod Linuxem. Oczywiście można uruchomić Blendera również w inny sposób. Można także dodać do niego dodatkowe opcje, które spowodują, że będzie wyświetlane znacznie więcej informacji niż to, co zwykle widzimy. Czyli to, co widzimy teraz, to jest właśnie to, co widzimy zwykle. A jeżeli chcemy więcej informacji, to trzeba Blendera uruchomić inaczej. I to również mam zamiar pokazać, więc zamknąłem go teraz. Wcisnę tutaj Enter, aby wrócić do tego okna w normalny widok. I teraz, jeżeli uruchomię Blendera z opcją -H, to Blender pokazuje mi kilka dodatkowych parametrów, z którymi można go uruchomić, natomiast sam się nie uruchamia. Znaczy, uruchamia się, pisze ten tekst i kończy. Teraz, jeżeli będę przewijał to okno, to zobaczę różnego rodzaju opcje, na przykład takie jak debug GPU, albo debug freestyle, albo jeszcze różne inne. Mogę tutaj wybrać sobie na przykład tryb verbosity tak zwany, który pokazuje mi więcej troszeczkę komunikatów. Mogę także określić parę innych opcji debugowania, czyli odpluskwiania. Po prostu trzeba przewinąć i poszukać, co tutaj mamy. Zobaczcie, można wyłączyć także audio na przykład. Można wyłączyć GLSL-a, to jest akurat coś, czego nie chcemy robić. Można wyłączyć joystick, jeżeli nie działa. W tym przypadku przypuszczam, że wszystkie te opcje powinny zostać domyślne. Możemy także zmienić sobie położenie domyślne plików Pythonowych, plików danych i różne inne rzeczy. Ale mamy także tutaj coś takiego jak debug, debsgraph, debug, debsgraph, no threads. Debug WM to jest Window Manager, który zarządza oknami wewnątrz samego Blendera, albo Debug All. I to jest opcja, która nie jest koniecznie polecana, ale gdyby coś nie działało i bylibyśmy już zdesperowani, to można taką opcję podać Blenderowi i zobaczyć, co takiego on będzie robił. Więc może spróbujmy, raz ten jeden mogę to pokazać, myślę. W tym celu troszeczkę to okno pomniejsze, aby zobaczyć, co Blender będzie pisał. Ustawię je też w odpowiednim formacie, na przykład tak. I spróbujemy wykonać polecenie Blender -- debug all, czyli debuguj wszystko dosłownie. Jeżeli teraz spróbuję uruchomić Blendera, to widzimy, że on napisał coś więcej. No i teraz to, co napisał, trzeba byłoby po prostu zobaczyć. A więc przełączę się z powrotem do tego terminala i teraz zobaczcie, co się tu dzieje. Tu jest mnóstwo tekstu. Jeżeli przewinę to okno do samej góry, czyli tam, gdzie byłem na samym początku, przypuszczam, że to jest tutaj, o, to mam tutaj napisane Blender Debug All i teraz widać znacznie więcej z tych rzeczy, które Blender zrobił. Zobaczcie, on przed wczytaniem tych moich preferencji, mam nadzieję, że to jest widoczne na ekranie, mimo małych liter, wczytał lub też zrobił coś jeszcze. Wczytał plik o nazwie Startup na przykład. Tego wcześniej nie było. Widać też, jaka to jest wersja Blendera. To jest wersja Blendera pochodząca z komitu takiego, zrobionego wczoraj o 10.36 i tak dalej.
I te wszystkie informacje, które tutaj Blender pokazuje, dotyczą jego wewnętrznego działania, a więc przydatne będą głównie dla deweloperów. Ale jeżeli chcemy robić gry, to w pewien sposób deweloperem się również będziemy stawać, przynajmniej z czasem. I widzimy, co dalej się działo. Mamy tutaj subklasy, to są wszystko wykonane przez Pythona, powiedzmy sobie, akcje związane z tworzeniem różnego rodzaju klas, a klasy odpowiadają za wyświetlanie tych elementów w interfejsie, czyli tych wszystkich guzików, na przykład paneli i innych rzeczy. I to wszystko jest tu napisane. Gdybyśmy zrobili na przykład jakiś własny operator, to być może ten operator również tutaj byłby wymieniony i wiedzielibyśmy wtedy na przykład, w którym miejscu ten operator się załadował. Widzimy też, jakie addony się załadowały, co zostało zrobione w tych addonach i później są jeszcze inne ustawienia, na przykład jaki to jest rodzaj procesora i mnóstwo innych rzeczy. Tutaj o threadach jest informacja, jest nawet kamera ustawiona, jest jakiś tekst, to był ten tekst, który miałem w viewporcie. No i mnóstwo innych rzeczy. Teraz mamy tutaj także akcje, które odbyły się w viewporcie, czyli na przykład naciśnięcie jakichś klawiszy, przesunięcie myszy i inne rzeczy. I teraz Blender będzie pokazywał mi te wszystkie rzeczy. Jeżeli cokolwiek spróbuję nacisnąć, może ustawię sobie to okno najpierw tak, aby ono było na samej górze. Weźmy sobie tutaj zawsze na wierzchu. Jeżeli teraz spróbuję coś zrobić, to proszę zobaczyć, jest tutaj w viewporcie View 3D OT Rotate wywołane. Mam także tutaj jakieś View 3D Rotate, zawołane operatory i tak dalej. Więc tego typu debugowanie pokazuje mi bardzo dokładnie, co Blender robi. I w tym przypadku jest to tak dokładne, że aż takiej dokładności nie chcę, no ale gdyby, powtarzam, coś się złego działo, zawsze możemy w ten sposób uruchomić Blendera i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się pod przykrywką. Oczywiście takiej dokładności teraz nie potrzebuję, więc zamknę Blendera, uruchomię go już po raz ostatni. Pisząc normalnie Blender, ten zwykły poziom verbosity, który tutaj mamy, wystarcza w większości przypadków. No i teraz możemy spróbować popracować trochę chociaż nad grą. Aby to było możliwe, to spróbuję przesunąć to okno trochę wyżej, tak aby Blender był no niestety mniejszy, ale w tym oknie będziemy obserwowali również to, co się dzieje z logiem. A więc widzimy, że ten log jest dosyć czysty. Na początku mam tylko, że wczytano preferencje, załadowano Pythona. Teraz, gdybym chciał zrobić coś z grą lub na przykład tylko tę grę uruchomić, to mogę zrobić tak, że przełączam się do gry, czyli wybieram sobie Blender Game z górnej belki, z tego menu zmiany silników. Oczywiście widzę, że zmieniają się różne rzeczy tutaj, ale na razie to mogę zignorować. I teraz, gdybym chciał uruchomić taką grę, naciskam znany już nam klawisz P. Naciskam P. Oczywiście Blender Game Engine został wystartowany. Jak wcisnę Escape, Blender Game Engine kończy pracę. I te dwie akcje również widzę w swoim terminalu. Jeżeli go trochę jeszcze spróbuję powiększyć, po to, aby był bardziej czytelny, w ten sposób myślę, to w tym momencie będziemy widzieli to chyba dosyć wyraźnie. Teraz, jeżeli chciałbym, aby ta gra moja zaczęła w jakikolwiek sposób działać, to oczywiście będę ją tutaj budował, natomiast obserwować muszę te wszystkie informacje, które pojawiają się w tym miejscu. Może załaduję teraz jakąś grę, aby pokazać, jak to może wyglądać. Wchodzę do Blendera, mam tu jakiś katalog games, spróbujmy załadować coś tak zupełnie bez sensu. Tu jest jakaś gra testowa, zrobiona tak na szybko. Zobaczcie, że widzę od razu, że załadowano plik Blend w tym moim logu. Jeżeli teraz taką grę uruchomię, to widzę, że kostka spadła, coś zadziałała i się zakończyła. Tutaj nie było żadnego błędu, a więc nie widzę, żeby coś się złego wydarzyło. Jeżeli wezmę sobie teraz jakiś inny rodzaj gry, teraz patrzę na przykład, może weźmy sobie gra 2, nie wiem nawet co to jest. No to jakiś test po prostu. Widzę, że znowu załadowano kolejny plik. Wezmę P, zdaje się, że to by trzeba było zrobić w widoku 3D. O, to nawet nie jest w ogóle ustawione w grę, więc tutaj nic ciekawego się nie wydarzy. Więc przypuszczam, że to nie jest dobry przykład. Weźmy sobie w takim razie coś większego, jakąś taką grę na przykład. Jeżeli tą grę spróbuję uruchomić, tu znowuż widzę, że nie ma żadnych błędów. No więc w tym przypadku żadnego błędu nie udało mi się wykonać lub też wywołać, ale to jest sposób pracy i z tym jeszcze się zetkniemy. A więc to jest jedna z rzeczy, które warto przynajmniej wstępnie ogarnąć. Teraz, jeżeli będziemy chcieli zrobić coś więcej, to jak zacząć? A więc jak zresetuję Blendera, to aby zacząć normalnie robić jakąś grę, muszę przejść do panelu, w którym mam definicje związane z grą, a więc przełączam się do Blender Game, to jest pierwszy krok. Następny krok to jest wybieram sobie z tego menu Default, które zawiera konfigurację zapisanych widoków, wybieram sobie z tego menu coś takiego jak Game Logic. Jeżeli wybiorę Game Logic, mój układ narzędzi ekranów zmienia się. I teraz to, co mam tutaj, to jest przede wszystkim mój stary znajomy widok 3D. Outliner, który miałem po prawej stronie, został przeniesiony w lewą stronę ekranu. Tutaj jest mój Outliner, mogę go ewentualnie
trochę pokonfigurować, gdybym chciał. Natomiast w dolnej części ekranu mam dwie rzeczy. Jest przede wszystkim panel Properties, ten, który już znamy. Normalnie był zawsze po prawej, tu został ściągnięty do tego prawego dolnego rogu. I mam ten szary obszar. To jest najważniejsza część. To jest tak zwany Logic Bricks, czyli jak wybiorę menu zmiany widoku, to jest tutaj coś takiego jak Logic Editor i to jest właśnie ten panel. Mogę go sobie włączyć w dowolnym miejscu, więc nawet na przykład tutaj, ale on już jest na dole, więc wystarczy mi 3D View na górze. I w tym Logic Editorze pewne proste ustawienia dotyczące gry mogę zdefiniować. W tych obszarach dotyczących panelu GameLogic jest jeszcze jeden obszar, który jest tutaj. Tutaj mamy edytor tekstu i możemy sobie tutaj tworzyć nowe teksty, a więc mogę także pisać tutaj programy. Te programy będą oczywiście napisane w Pythonie. Aby pokazać Wam, jak działa taki bardzo prosty przykład związany z grą, mogę wziąć sobie templates i tutaj jest Python i jest coś takiego na przykład jak GameLogic Module, GameLogic, ewentualnie GameLogic Simple. Aby to działało, muszę wybrać którąś z tych pozycji z menu i wtedy do mojego edytora tekstowego zostanie wstawiony tekst. Ten tekst to jest kod gry, który w jakiś tam sposób można uruchamiać. Ale już o tym, jak go uruchomić, pokażę może w następnej części. A więc to jest moja konfiguracja. Natomiast pozostaje mi jeszcze ustawić w odpowiedni sposób widok 3D, ponieważ abym chciał, aby gra była w tym widoku 3D widoczna, to muszę jeszcze włączyć jedną rzecz. Przede wszystkim włączam panel własności, który jest dostępny pod klawiszem N. Klawisz N włącza, wyłącza ten panel, to już wiemy. I muszę tutaj ustawić shading na GLSL. Zamiast Multitexture musi być wybrany GLSL i wtedy w tym widoku 3D będę miał działającego OpenGL-a, który będzie wyświetlał mi światło i inne obiekty reagujące na światło. Zresztą jeżeli przełączę to do Multitexture i dodam na przykład tutaj coś takiego jak kulkę, która będzie miała ustawienia Smooth, to jak widać teraz ona nie wygląda zbyt specjalnie. Natomiast jeżeli się przełączę z widokiem do GLSL, weźmy sobie tutaj shading i GLSL, to oczywiście teraz też nic nie ma, ale to dlatego, że mam widok solid, to muszę jeszcze włączyć sobie z tego menu Viewport Shading coś takiego jak Texture. I w tym momencie widzę, że istnieje coś takiego jak reakcja na światło. Na scenie mam tutaj ustawioną jedną lampę, która jest teraz niewidoczna, ponieważ w Outlinerze jest zgaszone jej oko. Jeżeli kliknę w to oko, lampa się pokazuje. I teraz kręcąc taką lampą, mogę zmieniać kąt padania światła i to będzie odwzorowane na obiekcie. Jest to zwykły shading, o którym kiedyś pewnie już wspominałem przy okazji mówienia o Blender Render, ponieważ to jest cały czas ten wewnętrzny renderer, który będzie działał również w silniku gier, ze swoimi wszystkimi zaletami i ograniczeniami. Ale trzeba pamiętać, że GLSL musimy ustawić i musimy mieć włączone texture. Jeżeli wezmę sobie material, to nie będzie to samo. Musi być ustawione texture. Oczywiście o tym jeszcze będziemy mówili później. I teraz działać tu będą tylko tekstury bitmapowe, a więc obrazki zmapowane przez rozłożenie UV na obiekcie. No ale do tego wszystkiego dojdziemy. Także dzięki na razie, do zobaczenia, trzymajcie się.